Słobódce Dolnej nie ma już domów. To same piwnice rozebrano już w 50. latach. Cegły na koszary w Podhajcach zabrało wojsko. Dachówki i deski wzięli chłopi. Czereśniowe sady całkiem zdziczały, psy odeszły, koty zostały. Szerokie zagony czarnoziemu pokryły chwasty. Dawni gospodarze przyjeżdżają ukradkiem. Ziemię zabraną do chusteczek wraz z różańcem zabiorą ze sobą do czyśca i nieba. Szanowni wysiedleńców, Tadeusz Sakowicz-Zalewski, wiersze Kraków 2006. Witamy serdecznie Państwa w Kręgu, witamy na Wazarzu, w Klubie Osiedlowym Prąd, w Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald. A witam Państwa serdecznie także w imieniu księgarni Sursum Corda, która zorganizowała to spotkanie, a nas spotkał zaszczyt też poznania i spotkania się z postacią nad wyraz szlachetną, nad wyraz niepuzinkową, która nie bez kozery spotykamy się często z tym określeniem wobec księdza Tadeusza, kapłan niezłomny. Człowiek, którego chyba w tym miejscu i w tym gronie przedstawiać nie trzeba. Niemniej jednak ta szlachetność związana z całym kapłańską drogą i rodowodem zaświadcza o szlachetności tej postaci. Czasy nowokłódzkie, Solidarności, stanu wojennego, czasy pracy, stworzenie fundacji dla osób niepełnosprawnych, Muminki, Order Uśmiechu, wspaniała droga publicystyczna i droga, którą tą kapłańską, którą wędruje nasz bohater przez całe swoje, przez swoją właśnie posługę kapłańską. A dzisiejsze spotkanie to także jedna z rzeczy, która jest związana z rodowodem naszego dzisiejszego gościa. To pochodzenie kresowo-ormiańskie, rodzinne korzenie spowodowały, że temat wiodący dzisiejszego spotkania, choć chyba nie tylko, to właśnie to, abyśmy nie zapominali o krewnych. Tak mało tutaj jest młodych osób, niemniej jednak, gdyby się kiedyś zapytać kogoś o chociażby taką zbitkę słowną Krwawa Niedziela, to pewnie powiemy może o Irlandii 1972, tudzież Bydgoszczy 1939 roku, a mało będziemy gdzieś tam wędrowali na wschodnie tezy Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, ja z największą radością i z takim dużym uniesieniem mam przyjemność powiedzieć, że zapraszam na spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zalewskim. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie wszystkim księgarni Sursum Corda, która ściągnęła moją skromną osobę tutaj do Poznania i klubowi środowiskowemu Prąd za zaproszenie. Nie jestem pierwszy raz w Poznaniu. Tutaj wielokrotnie już na spotkaniach autorskich. Zresztą nie tylko moje pierwsze kontakty z Poznaniem są dość specyficzne, bo byłem w wojsku jako kleryk w latach 75-77. To była jedna z form represji wobec Kościoła i byliśmy na poligonie w Biedrusku. Tam jest taki stary, zburzony kościół. Widziałem, że on później grał w filmie Ogniem i Mieczem. No nawet siedziałem w areszcie w Biedrusku, także te to były pierwsze kontakty i mając nieraz przepustki przyjeżdżałem do Poznania, to po raz pierwszy w życiu. Później ze względu na wizytę Ojca Świętego, tutaj jest taki kościół księży zmartwychwstańców na Wilda, ta dzielnica się nazywa. Ja tam pojechałem jako neopresbiter w 83 roku. Zaraz po święceniach była pielgrzymka Ojca Świętego. Myśmy mieli dyżury w Krakowie oczywiście, ale Ojciec Święty od razu do Krakowa nie przyjechał. Był tutaj w Poznaniu i poszedłem do tego kościoła na Wildzie.
a byłem chyba tydzień poświęcenia, no i ksiądz proboszcz mówi: słuchaj, młody księże, tutaj jest konfesjonał, tu są ludzie, będą przychodzić, no tam posiedzisz pół godziny, bo to jest taki czas, że przed pielgrzymką papieża na pewno będą chętni do spowiedzi. Ja tam siedziałem do rana. Tak wyglądała mój chrzest bojowy jako spowiednika. To były straszne pomyłki. No i rzeczywiście to takie było rzucenie na głęboką wodę. No ale myślę, że wszystkich ważnie wyspowiadają wtedy, chociaż to były moje takie prymicy jako spowiednika. Później mogłem tu być kilkakrotnie ze względu na związki z Kresowianami. No to trochę dziwne, że w Poznaniu są Kresowianie, czyli urodzeni na wschód od rzeki Bóg, ale są, bo tak się ułożyły losy zresztą u wszystkich rodzin kresowych, że w 1945 roku, jak nas zdradzili alianci, zawsze muszę przypomnieć, kto nas zdradził, czyli Churchill, Roosevelt i Stalin. No to, że Stalin zdradził, to się nikt nie dziwi, bo z założenia to robił. Natomiast tamci dwaj też podpisali najpierw Teheranie, później Jałta, Poczta i Kresy Wschodnie, czyli wszystkie tereny na wschód od rzeki Bóg, które od czasów Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Antygaweńskiej były w składzie Korony Polskiej, pozostały utracone. Dlatego moja najnowsza książka nosi tytuł Nie zapomnij o Kresach. To jest właśnie taka polemika z tą teorią, że Kresy można oddać i zapomnieć. Oczywiście granic się nie zmieni, tylko nie chodzi o zmianę granic, chodzi o pamięć o tych Kresach. Tutaj dzięki panu Piotrowi Szolongowskiemu, który jest rodowitym Wielkopolaninem, ale jest pasjonatem Kresów Wschodnich, byłem kilkakrotnie na spotkaniach. W tej książce opisuję chyba jedno z najbardziej dramatycznych, jakie miałem tutaj w Poznaniu 2 lata temu w Pałacu Działyńskich. Byłem zaproszony. Wcześniej Gazeta Wyborcza, to jest moja ukochana gazeta w cudzysłowie, zrobiła całą kampanię przeciwko temu spotkaniu i oni taki tytuł na stronie internetowej dali: zapomnij o pojednaniu. To znaczy sugerują, że ten, kto przypomina prawdę o Kresach, zwłaszcza o krwawej niedzieli, czy o ludobójstwie, to jest ten, co jest przeciwko pojednaniu. No to jest oczywiście fałszerstwo Gazety Wyborczej, która słynie z tego, że próbuje historię naszą przekręcić i pokazać, że Polacy to jest taki gorszy, głupi naród, który musi wszystkich naokoło przepraszać, ale równocześnie ta nagonka była tak skuteczna w drugą stronę, bo przyszły ogromne tłumy ludzi i wtedy rzeczywiście z Poznania odezwało się do mnie bardzo wiele osób, które już nie tylko urodzonych na Kresach, ale to dzieci, wnuki, a często ludzie, którzy no nie mieli nic wspólnego z Kresami od strony pochodzenia, natomiast no, interesują się tymi problemami. Także w jakiś sposób ta nagonka Gazety Wyborczej przeszła tutaj tego dodatku poznańskiego, przeszła w drugą stronę. Przechodząc może do tematyki kresowej tak wprost, to muszę zaznaczyć, że ja się już urodziłem w Krakowie. Bo moi rodzice, pochodzący z Kresów Wschodnich, no znaleźli się w tym mieście. Mój ojciec przez absolutny przypadek, bo urodził się w Monasterzyskach Pogadłucza Dziewia Tarnopolska. To już było blisko dawnej granicy polsko-radzieckiej, tej sprzed 1939 roku, a więc to jest 200 km za Lwowem, na wschód. Znaczna część mieszkańców zginęła w wyniku mordów, innych wywieziono na Sybir. Natomiast w listopadzie 1945 roku wszyscy musieli tą miejscowość opuścić. No i byli ładowani w bydlęce wagony. Te wagony jechały 56 dni, no to jest do Legnicy. Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj pociąg w ciągu jednego dnia ten odcinek przemierza. Oczywiście więcej stali na bocznicach, musieli zbierać się na łapówki dla kolejarzy, oczywiście radzieckich, bo to radzieckie transporty były. I mój ojciec ciężko zachorował, bo to była, zresztą spędzili tam Wigilię w
1945 roku, ciężko zachorował, no i wyrzucili go na pierwszej stacji, gdzie był szpital. I tą stacją okazał się Kraków. Został w Krakowie, kończył studia, poznał moją mamę. Natomiast moja babcia świętej pamięci trafiła do Lwówka Śląskiego, stryj do Lechnicy, a część mojej rodziny do Zielonej Góry. Ja właśnie jadę stąd prosto do Zielonej Góry, bo tam mamy jutro uroczystości kresowe i w samej Zielonej Górze i w Błęczycy pod pomnikiem pomordowanych kresowych. Przy okazji będę miał szansę odwiedzić moich licznych kuzynów, aż 6 kuzynów tam mieszka. I tak się ułożyły losy wielu rodzin. Jeszcze może o mamie powiem, że rzeczywiście rodzina mamy jest pochodzenia z kresowego, ale ormieńskiego. Z tym, że mój dziadek jeszcze przed II wojną światową trafił do Krakowa. Natomiast część została na wschodzie, część później do Łodzi trafiła, część do Krakowa. Także gdybym dzisiaj mógł powiedzieć, gdzie moi krewni najbliżsi są, no to są nie tylko na terenie Polski, ale również na terenie innych krajów. Ale też niektórzy zostali tam w dawnym Związku Radzieckim, obecnie Ukraina. A mówię o tym specjalnie, żeby pokazać, że historia rodzin kresowych to są ogromne rozproszenia, dramaty, trafianie w najróżniejsze, dziwne miejscowości. Mój świętej pamięci tato zawsze walczył z takim pojęciem repatriacja, bo to po łacinie oznacza powrót do ojczyzny. I on mówił, że to nie jest repatriacja, tylko ekspatriacja, czyli wypędzenie z ojczyzny, no bo oni trafili w miejsca dla siebie absolutnie obce. No, co moja babcia wiedziała o Lwówku Śląskim przez całe życie? Nic. Trafiła do miejsca, gdzie przez wiele lat mówiono, że wrócą Niemcy, gdzie nawet nie inwestowano w budynki. Wiem, że na Wielkopolsce, w niektóre tereny, gdzie też była ludność niemiecka, na to nawieziono kresowian. No więc kresowianie się rozproszyli, ale ogromna część w ogóle do Polski nie trafiła. To są ci, których wywieziono w tych 4 deportacjach 40-41 lata na Sybir do Kazachstanu. Wielu z nich zginęło. Niektórzy wyszli z armią Andersa i przez Iran trafili, zwłaszcza dzieci, do Indii, do Zambii. Spotykałem takie rodziny. A później no, z różnych powodów nie chcieli wracać do Polski, bojąc się komunistów i trafiali do Kanady, Edmonton, czy do Nowej Zelandii. Inni wyszli z kolei z armią Berlinga, inni w ogóle tam zostali. Albo niektórzy dopiero w 56. Więc dzisiaj ta panorama miejsc, gdzie mieszkają kresowianie, no jest ogromna. Więc trudno to mówić o repatriacji, czyli powrocie do ojczyzny. Co jest w ogóle przedmiotem moich książek? Ja nie piszę tylko o kresach. Napisałem 11 książek. Tu trochę muszę się usprawiedliwić, bo często czytelnicy pytają, czemu ja w ogóle piszę, tak? To jest nieraz takie klasyczne pierwsze pytanie na spotkaniu autorskim. No więc jakby tłumaczę, że no każdy człowiek ma prawo do hobby. Moim hobby od dzieciństwa zawsze była historia. Później oczywiście kresy wschodnie, Ormianie ze względu na rodzinne rzeczy. Ale później zostałem oddelegowany przez władze kościelne, ja należę do archidiecezji krakowskiej, do duszpasterstwa osób, do tych, duszpasterstwa tych Ormian, którzy są katolikami, czyli obrządek ormiańsko-katolicki. Jestem proboszczem parafii, która zaczyna się w Przemyślu, a kończy się w Zgorzelcu, pośrodku w Gliwicach mamy swój kościół, więc mam co robić, ale równocześnie też prowadzę fundację imienia świętego brata Alberta. Tu Państwo widzicie baner. Brat Albert jest na pewno postacią znaną, z tym, że my nie jesteśmy tą organizacją dla bezdomnych czy samotnych matek, ale dla osób niepełnosprawnych intelektualnych. Dawniej się mówiło o upośledzeniu umysłowym, czyli dzieci z zespołem Downa, porażenia mózgowe i tak dalej. Nasza fundacja narodziła się w Radwanowicach pod Krakowem, równo 25 lat temu, jeszcze za czasów komuny, a obecnie mamy 28 domów na terenie całej Polski. I z góry mówię, że wszystkie książki, które tu dzisiaj będą rozprowadzane, to są w jednakowej cenie jako cegiełki przeznaczane na budowę. A jedną z naszych najnowszych inwestycji jest dom dla niepełnosprawnych, który my nazywamy Dom Dzieci Kresu.
właśnie, żeby ten dom upamiętniał, że wiele dzieci w latach 1939-1946 ginęło na tych kresach. Jedni z rąk banderowców, inni w tych transportach na Syberię, inni jeszcze z innych rąk, z głodu, z chorób, więc te pamięci dzieci kresów to jest rzecz bardzo ważna. No więc mając tyle zajęć, no staram się to moje hobby realizować. No nie jest to proste, tak jak dzisiaj, że mam inne sprawy służbowe dzisiaj, jutro przy okazji tu jestem w Poznaniu, jeszcze stałem w tych korkach, mam tu takie ukochane miasto Komorniki przed Poznaniem, zawsze stoję. Tam mówię, że chyba honorowym obywatelem zostanę tego miasta, bo na tych rondach wszystkich tam nie było takiej pory jeszcze, żebym jechał na część od Wrocławia, żebym tam nie stał w tych Komornikach. No ale realizując to hobby właśnie piszę. No piszę też stałe felietony do Gazety Polskiej od 6 lat, do Gazety Polskiej codziennie i staram się po prostu pisać dlatego, bo uważam, że rośnie nowe pokolenie, młode, to, które się posługuje internetem, dlatego też prowadzę swoją stronę internetową isakowicz.pl, bo uważam, że do młodych się trzeba dotrzeć. Ja mam często spotkania z młodymi. Miałem tutaj na uczelniach w Poznaniu nawet takiej Akademii Bezpieczeństwa. Nie wiedziałem, że taka Akademia Bezpieczeństwa jest także w liceach. I to jeszcze bardziej mi uświadamia, że młodzież sięga jednak po książki. One muszą być pisane czytelnym, bardzo jasnym językiem. Dlatego staram się nie pisać jakichś elaboratów historycznych, tylko zakładam, że to jest młody czytelnik, prowadzę stronę, piszę felietony, bo to ma zachęcić młodych ludzi. I rzeczywiście jest powrót do tych spraw. No więc jaka tematyka mi w tych książkach towarzyszy? No ja przywiozłem tutaj 4. No, pierwsza, która jest wznowiona już po raz kolejny, zresztą od 6 lat ona się już ukazuje, to są Księża wobec Bezpieki, która tam w jednym tylko fragmencie dotyczy Poznania, ale problem lustracji jest problemem oczywiście ciągle nierozwiązany. Tutaj na marginesie mogę powiedzieć, że jeżeli mam satysfakcję, to z tego, że człowiek, którego znam osobiście i podziwiam za jego działalność, Joachim Gauck, został prezydentem Niemiec sąsiadujących tutaj z naszym krajem i tam w Niemczech to się stało dokładnie odwrotnie. Zresztą Gauck jest pastorem ewangelickim, no teraz już nie, emerytowany. I Gauck rzeczywiście w 90 roku uznał, żeby NRD, dawne NRD, mogło być wchłonięte przez Niemcy, to trzeba przeciąć czerwoną pajęczynę, czyli wpływy KGB dawnej Stasi. I otwarto te akta. I to robią 22 lat. I jeszcze przedłużono o 8, czyli łącznie będzie 30 lat otwierania akt. I wszystkie akta są otwierane. No a w Polsce to wszyscy wiemy, jak jest. Najpierw chciano to otworzyć, tam poszła pierwsza komisja, no nazywana komisją Adama Michnika, którzy tam weszli, zanurzyli się w te akta, jeszcze nie było IPN-u, to było jeszcze SB funkcjonował, ten Szkiszczak był w ramach okrągłego stołu ministrem spraw wewnętrznych i wicepremierem w rządzie mazowieckiego. No więc oni weszli do tych akt, z tego praktycznie nie ma raportu, jest na 1,5 strony. Nie wiadomo, co czytali, co wynotowali, co sfotografowali. No i Michnik się wynurzył później z tych akt i powiedział, nie wolno, nie ruszać, nie dotykać. Ja wiem, co tam jest, ale wy tutaj nie możecie. I później Gazeta Wyborcza konsekwentnie strzelała do wszystkich tych, którzy podejmowali się tego tematu. W tym roku minęło 20 lat do palenia rządu Jana Olszewskiego. Ja jestem sceptyczny do tego rządu, ale uważam, że wtedy próbowano otworzyć archiwa. Okazało się, że ta międzynarodówka tych, co są przeciwko temu, zamknęła. Później powstawał IPN. Później tu jest też moja książka Ludzie dobrzy jak lew, gdzie pisze o Januszu Kurtyce, bo to mój przyjaciel był. No i dzisiaj de facto akta są z powrotem zamknięte. W większości wypadków nie ma do tego dostępu. To jest tylko iluzoryczne, że jest ten dostęp. No i właśnie Joachim Gauck, kiedy miałem z nim panel dyskusyjny w Lipsku, mówił tak, no wy tu Polacy otwieracie, zamykacie, bo to były 4 lata temu, mówi, a przecież, no gdzie jest komplet?
komplet jest w Moskwie, kolegi Putina, który ma wiedzę i pociąga na sznurki. I na czym polega lustracja? Otworzyć to, żeby nie było szantażu, żeby to nie ambasada Rosji szantażowała danego ministra czy hierarchę kościelnego, tylko żeby to otworzyć i wreszcie zamknąć ten rozdział. No tak, wrzód musi być uleczony, a nie pociera się go jakąś tam witaminą C, żeby on się sam rozwiązał. Nie rozwiązał się tej sprawy. Oczywiście dotyczy spraw Kościoła i sami Państwo wiecie, jak sytuacja wygląda. Raz mi pozwalano, znowu kontrolowano, później znowu i tak dalej. Dzisiaj oczywiście nie mam żadnego zakazu mówienia, więc z tego korzystam. I ta książka de facto broniła się sama, bo ze 140 opisanych postaci żadna osoba nie oddała sprawy do sądu. Czyli okazało się, że jest możliwość pisania o sprawach trudnych w sposób uczciwy, co później nie jest kwestionowane. Ta książka otrzymała również nagrodę literacką Józefa Mackiewicza, z czego się cieszę, bo Mackiewicz to był publicysta bardzo niezależny, oczywiście już nieżyjący, który potrafił przebić się z tą sprawą, wieloma trudnymi historycznymi sprawami do świadomości społecznej. Kolejna książka, którą chciałbym polecić, to jest wznowienie mojej książki Moje życie nielegalne. No, tytuł książki jest trochę prowokacyjny, jak to ksiądz może życie nielegalne prowadzić. Więc to nie jest o skandalach żadnych. Dzisiaj może miałoby to inny wydźwięk, to określenie. Ale chodziło mi o to, że ja opisuję czasy komuny jako młody kleryk. Każdy z nas był inwigilowany. Właśnie byłem w wojsku i w karnie 2 lata. Każdy z nas miał teczkę. Bycie księdzem, ale też bycie chrześcijaninem, prawdziwym polskim patriotą, społecznikiem wiązało się z indeksem, czyli było się nielegalnym dla komuny. No bo komuna lubiła kogo? No uległych ludzi. Ludzi, którzy weszli do tego systemu przez pisanie się do partii, wcześniej do ZMS-u, do lojalności. I każdy, który to robił inaczej, no to był już nielegalny. Ja tu opisałem te lata nielegalności do 89 roku. Później wydawało mi się, że czas księży na barykadach się skończył, więc uważałem, że trzeba się zająć czymś innym. Wtedy już byłem związany z osobami niepełnosprawnymi i zająłem się fundacją dla spraw niepełnosprawnych. Prowadzę tą fundację cały czas. Ale w 2005 roku znowu się ten problem w przeszłości pojawił, bo otwarto teczki, znalazły się materiały dotyczące mojej osoby, ta kaseta wideo, którą może niektórzy widzieli. I to wszystko spowodowało, że ja jakby od nowa wróciłem do tych spraw, relacji, komuna, solidarność, problem, co to znaczy kolaboracja, bo uważam, że rzeczywiście, żeby wejść w przyszłość, musi się problemy w przeszłości rozwiązać. W tej książce też wspominam sprawę Ormian, dlatego że jedną z takich ponurych spraw do dzisiaj przemilczanych przez Europę to było to, że równo 100 lat temu wymordowano 1,5 miliona Ormian, chrześcijan, trzeba wyraźnie powiedzieć chrześcijan, za to tylko, że byli innej narodowości, właśnie, że byli chrześcijanami. Działo się w Turcji. Turcja do dnia dzisiejszego do tego się nie przyznaje. Jeżeli ktoś czytał mój najnowszy felieton w Gazecie Polskiej, to wie, że 2 tygodnie temu poświęciłem kolejny haczka, to jest krzyż pamięci, pięknie rzeźbiony, stojący w centrum Wrocławia, który upamiętnia tak tych Ormian, których wymordowali Turcy, jak i tych Ormian, których wymordowali w czasie II wojny światowej banderowcy, UPA. Więc jak ktoś się chce dowiedzieć, kim są Ormianie, skąd się wzięli w Polsce, jaka jest tradycja Ormian, bo pochodzą z Poświętej Góry Ararat, opisuje ciekawe postacie. Tutaj z Poznaniem częściowo, znaczy częściowo przez swoją działalność społeczną był związany arcybiskup lwowski Józef Teodorowicz, który był posłem, senatorem z Narodowej Demokracji, więc tutaj miał wiele kontaktów w Poznaniu. Akurat ulica Dmowskiego, przy której jesteśmy, to był jego współpracownik Dmowskiego, więc tak przy okazji zachęcam, żeby tą postacią się zainteresował. I dwie kolejne książki, które są najnowsze, tegoroczne, to jest Nie zapomnij o kresach, o której już trochę powiedziałem, wyjaśnię, że
to jest ta polemika moja z tą poprawnością polityczną, że należy zapomnieć o kresach. Ja mówię właśnie, że nie należy zapomnieć. I tam są trzy działy. Pierwszy to opisuje, dlaczego doszło do ludobójstwa Polaków w latach 39-46. O co to w ogóle chodziło? Dlaczego mordowano Polaków w tak strasznie okrutny sposób? Dokonywała to formacje UPA wspierane przez ukraińskich chłopów. Jak to się stało? Opisuje poszczególne fragmenty tych dramatów. Nie tylko zagładę rodzinnej wsi moich dziadków, Korościatyn, Komonasterzyc, ale także wiele innych rzeczy. Na Wołyniu, na Podolu, bo to województwo stanisławowskie, lwowskie, Rzeszów, Przemyśl, aż pod Gorlice i część Lubelszczyzny, czyli Tomaszów Lubelski, później Chełm, Zamość. To są te tereny, gdzie w tych latach, to jest 8 lat, wymordowano od 150 do 200 tysięcy Polaków, głównie chłopów polskich, nie szlachty, chłopów polskich. Zginęło też wielu księży, około 180, którzy w okrutny sposób zostali zamordowani, na przykład przez przecięcie pioruna. Ta krwawa niedziela to jest symbol, 11 lipca 1943 roku, kiedy bandy UPA napadły na dziesiątki wsi. Wybrano świadomie niedzielę, powiedziano, że do kościołów i wyrżnięto w tych kościołach dziesiątki tysięcy ludzi. Spalono te kościoły, zabito księży. No to było coś, czego nawet Niemcy nie robią, nawet Rosjanie. Jedni i drudzy byli okrutni, ale okrucieństwo ze strony nacjonalistów ukraińskich było potworne. No i później też opisuje, dlaczego dzisiaj w Polsce się nie da na ten temat mówić. Mówi się o Katyniu, mówi się o Auschwitz, tak, wszystko się mówi. Ale nie wolno mówić o kresach. Dlaczego? No i tutaj właśnie rozwijam to, że obecna polityka polska jest taka, że chce za wszelką cenę wyrwać Ukrainę z wpływów rosyjskich. Tyle tylko, że sama Ukraina nie chce, bo lada moment będą wybory parlamentarne na Ukrainie i wszystko wskazuje, że wygra te wybory po raz kolejny Janukowycz i rola prorosyjska, formacja prorosyjska. Niemniej jednak oczywiście dobrze jest, że są te poprawne relacje z Ukrainą, żeby Ukraina szła do Europy, a nie do Moskwy, no ale za jaką cenę? No, za zapomnienie męczenników, no nie można takiej ceny dać. No, tam jest też krytyka z wieloma posłami, senatorami. Ostatnio krytykuje Pawła Kowala, to jest taki uciekinier z PiS-u, założył sobie taką marionetkową partię, Polska jest najważniejsza, no ale jest gloryfikatorem Juszczenki i wielu innych takich nacjonalistów ukraińskich. Druga część to są różne ciekawostki o kresach, dlatego że właśnie piszę do młodych ludzi, więc chcę, żeby poznali, kto był kresowiarzem. No to tu się otwiera cała paleta. Wszyscy, wielu polskich pisarzy, poetów, nawet Czesław Niemen, piosenkarz, czy Kazimierz Górski, najlepszy trener piłkarski, pierwsze kluby polskie piłkarskie powstały w Lwowie. Więc to pokazuje, no Anna Walentynowicz, teraz była drugi pogrzeb Anny Walentynowicz, ale ciągle się zapomina, że ona jest z Wołynia, jest Polką urodzoną na Wołyniu. A trzecia część to jest Ormianie, gdzie znowu opisuje te wszystkie historie ormiańskie. I ostatnia książka, którą napisałem wspólnie z Terlikowskim Tomaszem, to jest jego mój wywiad Rzeka, on zadaje pytania, ja odpowiadam. Chodzi mi tylko o prawo. Ja tam starałem się opisać te zjawiska, które według mnie są najbardziej skomplikowane w dzisiejszym życiu społecznym. Oczywiście nie tykam się spraw gospodarczych, bo się na tym kompletnie nie znam. Natomiast dotyczy to pamięci narodowej i Kościoła. Pamięć narodowa, no to znowu tam jest rozdział, kim był Bandera, Stepan Bandera, ten przywódca nacjonalistów, Andrzej Szeptycki, arcybiskup grecko-katolicki Lwowa, który poszedł na współpracę z Hitlerem. Pokazuje cały ten też dramat tych relacji polsko-ukraińskich oraz to, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Opisuje oczywiście także wszystkie inne wątki kresowe. Natomiast co do Kościoła, no to opisuje problem lustracji, bo uważam, że ten problem nie został do dnia dzisiejszego rozwiązany.
Gdyby ta książka była pisana trochę później, to bym jeszcze napisał, tak sobie myślę, może w następnej książce o Cyrylu I, o pojednaniu z Rosjanami, do którego mam oczywiście bardzo negatywny stosunek. Ale z tego względu, że uważam, że Polacy z Rosjanami nie są skłóceni, a Cyril to jest agent KGB, no więc jaka jest mowa, to tak jakby uzdrawiać system bankowy przez to, że się współpracuje z kasiarzem, który otwiera kasy w nocy i kradnie pieniądze z konta, no więc trzeba wiedzieć, z kim się ta sprawa jedna. Natomiast na pewno sprawa wpływów rosyjskich obecnie w Polsce jest ogromna. I nie ma co ukrywać, że dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że Polska jest taki, no, między dwoma mocarzami, znowu, tak jak to było w okresie międzywojennym. Ja to oczywiście nie wierzę, że żaden wybuch III wojny światowej, to nie o to chodzi. Tylko, że mamy tutaj Niemcy, które się jednoczą, mamy porozbijany Europę Środkową, Jugosławia się rozpadła na 7 krajów, Czechosłowacja na 2, Związek Radziecki się rozpadł, nie ma w ogóle przeciwstawienia się temu wszystkiemu. No i mamy Rosję putinowską, która jest absolutnie państwem imperialnym od początku do końca. Tam Cyryl I to jest tylko marionetka w ręku Putina i obraca tą marionetką jak tylko chce. No ale też opisuje te zjawiska i sytuacje, które są. Oczywiście, jak opublikowałem tą książkę, spodziewałem się różnych ataków, ale nie spodziewałem się, że to będzie przede wszystkim na dwie strony, jest mowa o homoseksualizmie. Tak, w Polsce nie było homoseksualizmu. No to się zdziwiłem, ale to jest właśnie też, że jak się dotknie pewnego tematu tabu, to jest momentalnie ciężka kawaleria wyrzucana, żeby stratować przeciwnika. Niemniej ta książka, myślę, też się sama obroniła, bo ona jest, oczywiście są przeciwnicy tej książki, natomiast ja każdemu mówię, a czemu wy milczycie, tak? To proszę napisać lepszą książkę. I w tej książce na przykład napisać, że na mojej stronie jest coś nie tak, nie? Albo że mam inne zdanie. Natomiast atakowanie autora tylko dlatego, że wyszedł z jakąś książką, no jest oczywiście nie w porządku. Mogę powiedzieć to już na koniec, bo nie chcę przegadać, ja muszę dzisiaj jechać dalej. I miałem jeden proces, ale to nie za tą książkę, tylko za wywiad w gazecie z podpułkownikiem SB, który był szefem wywiadu w Watykanie, no, czyli po prostu szpiegował papieża i innych. Ja to opisałem. No oczywiście on od razu się uniósł, że on był w Watykanie, no ale nie po to, żeby szpiegować papieża, tylko żeby umacniać stosunki państwo-kościół. No i później ten proces się odbył, to był wytoczony mi karny. Tak a propos, dzisiaj pan Gowin próbuje reformować prawo, ale w polskim prawie do dnia dzisiejszego jest paragraf wprowadzony w stanie wojennym, to jest 212, tu się już wyszkoliłem w prawie karnym, który za napisanie niewygodnych słów można trafić do więzienia. I on wystąpił SB do mnie jako osoby pokrzywdzonej przez system komunistyczny, żebym mnie na pół roku do więzienia wsadził. I co było ciekawe z tym procesem? Ten proces de facto się odbył, się w sumie nie odbył. Bo na czym polegało? Że pojechałem do Warszawy i było bardzo dużo dziennikarzy. Ogromna ilość, to przyszedł Jan Pospieszalski i tam wielu innych. I on, ten SB, jak zobaczył, że to ma być jawny proces, a więc wtedy, kiedy są kamery, to nie chciał wyjść na salę. Bo właśnie bardzo często SB-cy, tajni współpracownicy, oni są bohaterzy wtedy, kiedy nie ma kamer. Ale już jeżeli jest kamera, publiczność i można go zapytać, a co pan w tym Watykanie robił, nie chciał wyjść. Więc sędzina raz go wywołała, nie wszedł, drugi raz. No więc uznała, że jak nie wszedł, podpisała, że oskarżyciel nie przyszedł na salę, chociaż stał pod drzwiami przy progu.